Cześć Luxorat i dzisiaj unboxujemy sobie kosteczkę wylicytowaną na aukcji Speedcubing Handel Polska. Kosteczka, nie wiem, to się nazywa jakoś Dian Lion, czy jakoś tak, nie wiem, nie znam konkretnie nazwy tej kostki. Sprzedał mi ją Wiktor Pasternak, o ile dobrze przeczytałem. Jest to taka kostka, gdzie ma wypukłe tak jakby tajle na kostce, więc to jakby kuleczki na każdej warstwie. Wszystko jest dość duże i tam... Jak słyszycie, coś śmiesznie tak brzęka, więc jestem ciekaw, co tam będzie, więc już bez zbędnego gadania, zaczynajmy! Okej, więc kosteczkę można otworzyć w bardzo łatwy sposób, mianowicie oderwać to. Więc zróbmy tak. Ok, mamy. No i co tam jest w środku? Folia bąbelkowa. No i nasza kostka. I chwila podstawka. Tego się domyślałem. Tak, dobrze się domyśliłem. Jeszcze zobaczę, czy nie ma nic w środku. Nie, dobra. Odstawmy to sobie na bok. Troszeczkę może oddalę kamerę. No, w taki sposób. Mam nadzieję, że jest w miarę dobre światło. No i ta kosteczka. Fajnie jest to, że to jest to takie wypukłe, bo na przykład przy ruchu U2 jakby nie gubimy tej kostki, ale tutaj się trochę widzę, że palce z tego ześlizgują. Co jest takie sobie. Reszta się układa jak normalną 3x3. Bardzo fajna kostka. M-ki też nie chodzą na gorzej. Ciekawe, czy na takim czymś można układać na zawodach, bo jak tak, to w jakiejś pierwszej rundzie możecie się spotkać z jakimiś trollowymi ułożeniami ode mnie. Podstaweczka. Bardzo fajna, nie ma żadnego logo na niej. To jest chyba moja druga podstawka w kolekcji. Można kostkę ułożyć w taki sposób. No, bardzo fajna kostka. Jeszcze ją może przemieszajmy. Się troszeczkę niby ześlizgują te palce z tych, nie wiem jak to nazwać, tajli wypukłych. Ale aż tak bardzo to nie przeszkadza, powiem wam. I czasami jest to fajne, żeby tutaj się nawet na normalnej takiej kostce nam się może to ześlizgnąć. Tutaj palec czasami coś, a tutaj to jednak jest takie jakby troszeczkę zabezpieczenie przed tym. Dobra, co ja bym tutaj zrobił? Tak, cross. Wiem, jakimś mistrzem crossa nie jestem. O kurczę, ale tutaj powiem wam, że ciężko strasznie się wypatruje kolory. Więc Luka Head na pewno na tej kostce nie będzie sprzyjał. Kurczę, każda sytuacja była identyczna. Co to jest sytuacja? A, to jest coś takiego. No i permutacja F. Ale powiem wam, że kostka nie chodzi najgorzej. Więc dobra. To by było na tyle w tym unboxingu. Trzymajcie się i cześć! Na Raksort! Okej. Więc, jeżeli ten przefantastyczny, przenajdziwniejszy i nienormalny film Ci się spodobał, kliknij łapkę w górę pod filmem oraz daj komentarz. A jeżeli chcesz być na bieżąco z filmami, podejmij suba. Na Raksort! Pamiętaj o lajku, kliku, pa!